Witam serdecznie na kolejnym gniocie w ten piękny wiosenny dzień. Po wczorajszej ulewie to nawet śladu nie ma. Gorąco, dzisiaj wszystkie kałuże już się pochowały, nawet te wielkie bajoro, które tutaj miałem przed chałupą. A my dzisiaj zajmiemy się kwokami, a mianowicie porządkiem u kwok. Trzeba tą kwokę, która już tutaj ma maluchy, przenieść, bo już tam pewnie nic więcej się nie wykluje. A te, które tak siedzą na dziko, poprzenosić w te budki, bo im inne kury donoszą jajka i wcale robi się znowu bałagan. Tych kwok w tym roku to jest naprawdę wysyp, ale dobra, nie ma co gadać, bierzemy się za robotę. Przyszedłem tutaj zrobić porządek, a tu krzywulec z perełką sobie siedzą razem. No tutaj w cieniu, zawsze trochę chłodniej, jest wylewka, od ziemi tam gorące nie idzie. Dobra, perełka, pomóż mi tu wysprzątać, bo tu trzeba kurę z kurczakami przynieść. Perełka, za robotę się bierz. Perełka w robocie, przecież myszy łapie, już widzę po jej ogonie. Jak tak chodzi na boki, o, to już ona coś tu wypatrzyła. Delikatnie przegarnięte, tutaj zaraz jeszcze poidło, karmidło się zrobi. Słomę tak przerzuciłem na jedną stronę, żeby tutaj nie... O, wiedziałem, że tak będzie. Ile razy ja już tu głową zarobiłem. Dobra, perełka, opuszczamy lokal, no leć. Perełka, wychodzimy, bo ja tu kurczaczki chcę przynieść, wiesz? Chodź, chodź. Perła. Teraz się bawić ci zachciało, jak tu trzeba kurczaki nosić. Obawiam się, że to nie będzie łatwa operacja. Nigdy takie przenoszenie nie jest łatwą operacją. Szczególnie z tej budki. Pierwszą weźmiemy kurkę. Nie denerwuj się, kurko. Zaraz ci przyprowadzę twoje kurczaki, żebyś tam, żeby za tobą nie tęskniły. Proszę tu się odsunąć. Zapraszam. I już lecimy po resztę, żebyś tylko nie wyszła teraz tam. Lecę po kurczaki. Jedziu krzyczy i wszyscy, co tu się wyprawia. Chodźcie, kurczaczki, chodźcie. Dobra. Trójeczkę mam. Edziu, którędy ty tu przybiegłeś? Jejku. Ten przez drewutnie jeszcze przyszedł. Tego brakowało. Proszę. I jeszcze dwójeczka. Edziu! Łobuzie! Przez płoty już przeskakujesz. Tego jeszcze nie było. Dobra, jeszcze dwójeczka tutaj. Jeden jest. A ten jaki prędki. Drugi jest, dobra. Mamy. I ostatnia dwójeczka. I już nie będzie źle. Odsuń się, Edziu. Proszę, masz już wszystkie tutaj kurczaki. Tutaj zamykamy, a Edzia chowamy. Edziu, chodź tu. Misja zakończona powodzeniem. Perełka się dalej tutaj kręci. No ale już nie w środku, bo przymknięte. I proszę bardzo, wszystko tutaj mają. Jest woda, jest pasza, zerówka, jest zboże dla kurki. W tym zbożu jest trochę śruty takiej drobno zmielonej. To i pewnie te kurczaczki coś dla siebie tam znajdą. Perełka! No nie żartuj, że tam się zmieścisz. Perełka, wychodź stąd. No, z powrotem, tu już nie ma wchodzenia. Będziesz tu kurczaki straszyć. Ale sobie znalazła miejsce, żeby wejść, no. Trzeba by jej to tam czymś zaraz zastawić. A wy się tu dobrze chowajcie. Wszystkiego dobrego na nowym miejscu. Kurka bardzo szybko się zaaklimatyzowała. Od razu tutaj szuka jedzenia. No i dobrze, niech się chowają. Tu ta poprzednia kwoka to tutaj dziesiątkę wychowała. To myślę, że z tą piąteczką nie będzie problemu. Trochę jest tutaj ciepło, ale też nie jakoś bardzo, bo większość dnia jest tutaj cień, no i takie przepiewy są dosyć dobre. Stara słoma wyciągnięta, nowa posłana, to można na kurzak wywieźć i zaraz tam kolejną kwokę zamontować, bo to kolejka do gniazd u mnie. Kwoki daleko szukać nie trzeba, bo tutaj siedzi twardo i zostaje na noc taka szara kurka i gęś przegania, wyobraźcie sobie. Także ją z kurzymi jajkami przeniosę do góry, to może tutaj ta gęś się zmrowi. To też nie będzie prosta operacja, bo kwoki
to raczej nie lubią, jak je się przestawia. Nie bój nic, nie bój nic. No nie zdążyłem zamknąć, no. Skubana. Ale przełożę jej tam jajka. Tylko, bo wybieram te kurze, a kacze i gęsie tutaj zostawię, to może usiądzie i tamta kurka. No zobaczymy. No tutaj gęsich to jest 5. 5 gęsich, 4 kacze. Mogłaby tutaj usiąść, ale to jest słaba opcja, że ona tu mi usiądzie. Też myślałem, gdzieś gęś może przegonić, skoro chce jej się siedzieć. No ale nie wiem. Zobaczymy, czy by to miało sens, czy by to nie miało sensu. Dobra. Jajka ułożone. To ta kurka była. No nie wytrzymam, no. Kurka, toż ja chcę dla ciebie dobrze. Chodź tu. Nie będę się z tobą ganiał. No do 3 razy sztuka. Aż bocianek chciał mnie pogonić. O, teraz się udało. Trzeba dać jej takie pół godzinki. Zobaczymy, czy na tych jajkach siądzie. To się udało. Patrzcie, minęło może z 5 minut. Nie będę nawet tu otwierał. Mam nadzieję, że coś widzicie tamtą kurkę. Już sobie jajka pod sobą ułożyła i już na nich siedzi. No dobra. Ja w międzyczasie z tego gniazda wybrałem jajka. Tu niedawno było sprzątane, także słomy nie wymieniam. I kolejna kwoka. Tutaj siedzi, jej ciągle donoszą jajka. Trzeba ją przełożyć. No to próbujemy. Oby się udało tak szybko jak i z tą, bo to chwila, moment. Tam zajrzałem, to teraz się obruszyła, ale już widzę, że jajka ułożyła pod siebie. Na środek przełożyła i będzie, raczej będzie siedzieć. Wodę paszy to jej wieczorem przyniosę, bo teraz to jeszcze by mogła mieć pomysły wracać na swoje stare miejsce. Dobra, przekładamy tą. Powiem wam, że ja to nie lubię tego przekładania kwok, ale ta tak usiadła tutaj, jak tutaj ona wysiedzi, to kompletnie nic z tego nie będzie. O, ta bardziej chce mnie dziobać. Nic się nie bój, nic się nie bój. Tutaj sobie wejdź do klateczki. Ja, na początku tylko była taka, hej do przodu, a teraz to już spokojna. No i te jajka jej tutaj wybiorę, prawie same małe, czyli oto zdobnych kurek, to nie ma problemu, to nawet sporo pod nią wejdzie. Halo, kury, nie interesujcie się tutaj, bo ja to tamtej kurce muszę podłożyć te jajka. Proszę kurka, tutaj masz, patrz, jajeczka. Sobie ładnie na nich usiądź. Jeszcze tam są 3 dla ciebie, wiesz? Troszkę zestresowana, ale tylko trochę. Myślałem, że będzie gorzej. Z tamtą to było dużo gorzej. A ta przyszła, to już się rozgląda. Gdzie tutaj usiąść? Nie dziób mnie, nie dziób. Tutaj sobie. O, pięknie. Bardzo ładnie. Ale mądra kurka, już wam pokazuję. To poszło lepiej niż... Jak nigdy tak dobrze nie poszło, patrzcie. Jajka jej podsadziłem. Od razu. Na miejscówkę, na jajeczka. Te same, na których siedziała. Tylko teraz tutaj widzisz, kurko, masz zamknięte elegancko, bezpiecznie. Jak ci się zaczną kluć, to tutaj woda, pasza i tak dalej trochę tutaj mogą polatać, bo w tej miejscówce na dole, na tym gnieździe, jakby się kluły, to tragedia, bo by tylko powypadały. No i kury... Niestety, znając życie, by pozadziobywały, bo te małe pisklaki, jak nie znają, to dziobią. Takiej od malutkiej, to już pewnie by ich nie dziobały, bo już je znają. O, jak tam u malutkiej? Malutka, gdzie masz trzeciego? Tego małego? Malutka, nie strasz, gdzie on jest? Jest, za malutką się schowało. Cały czas mi takie dowcipy robią. Wodę im paszę chciałem dać. No u tej kurki to bez najmniejszego problemu, no siadła i siedzi, no. Elegancko. Ale u tej dawałem jej jedzenie, to już mi wyskoczyła. W locie ją złapałem.
A przed chwilą tak dobrze się działa, tylko drzwiczki zobaczyła uchylone. No ale nie mogą tutaj być. Dzisiaj rano to we trzy tu siedziały. Kura na kurze gęś, a na gęsi kaczka, no. To przesada jest. I teraz nie wiem, co z tym zrobić. Może te gniazda bym wcale stąd wyrzucił i tutaj to czymś zasłonił. Tylko poczekam, aż gęś będzie chciała tutaj usiąść. Tam ma trochę swoich jajek, trochę kaczych. To termin mniej więcej podobny. Może i razem by to wysiedziała. No, taką mam nadzieję. Poczekam, aż tu dobrze siądzie i wtedy jej to może jakoś tutaj odgrodzę, bo jeszcze mam taki pomysł, żeby te wszystkie jajka zabrać i przenieść do budki tamtej, gdzie były kaczki i gęsi, i tamtą gęś zamknąć, niech sobie spokojnie posiedzi, potem nawet by można było ją otwierać, no ale nie wiem, czy to jest dobry patent, wiem, że jak kaczkom się tak przestawi gniazdo, to już nie chcą siedzieć, nie wiem, jak u tej gęsi by było. No z tą kurką to się udało super, bajka. Z tą jest trochę gorzej. Teraz znowu tu gdzieś poszła chodzić po tej klateczce, ale może usiądzie. Już trochę się działa, to może się zmrowi. Jajka zielone, ale one są zielone nie od kaczek, bo już poznaję po skorupce, tylko od tych kurek Green Shelly. To właśnie o, takie kurki. Jak ta tutaj, że jeszcze ci zajrzę z takim czubkiem na głowie. To nie koniec wokół mnie, bo tutaj się rozsiadła ostatnio. W drewutni jedna. Jej kombinuję jakoś tutaj zrobić, żeby już jej nie przekładać, tylko tak o, aby się wykluły, a potem to jej się przeniesie. I tutaj bym jej przyniósł wodę i paszę i niech sobie siedzi. To jest ta czarna kurka. Ja nie wiem, czy ona już lęgów nie wyprowadziła w tym roku. Bardzo możliwe. No niech sobie siedzi, tam jajek ma sporo, tu w drewutni to też o. Tu widzę, się niosą. To jeszcze dwa dni temu to na pewno nie było jajek, bo przebierałem. Także się niosą co chwilę, zawsze jakoś tutaj wlezą. No i ta czarna kurka tutaj miejscówkę już ma ogarniętą. W miarę wszystko jest w porządku, ma wodę, ma paszę. Można jej zamykać tą drewutnię. Tu w drewutnie jest taki minus, że jak któraś wyjdzie za płot, to tamtędy zawsze może przyjść. No jak kiedyś mi się tu sytuacja uspokoi, to może bym to lepiej porobił, tak żeby tutaj kury nie wchodziły. Bo zawsze tędy czy tamtędy mają szansę wejść, a lepiej, żeby tutaj miały spokój, może całkiem bym to jakoś przerobił, trochę obił jakimiś, wiecie, płytami OSB czy czymś, tam gdzie nie ma szyb i coś z tą budkę bardziej wykorzystał, bo nie chce mi się tu po drewno chodzić, jest trochę daleko, tam myślę, że drewutnie to bliżej domu będą, a tutaj to właśnie coś bardziej związanego z hodowlą. No ale to wiadomo, melodia przyszłości, bo tutaj dużo roboty, bo tutaj się tak się zrobił taki zakątek, gdzie się wszystko odkłada. A tutaj jeszcze siedzi ta kwoczka na perliczkach, ona to luks siedzi, tylko jej co dzień troszkę paszy dosypie, troszkę wody doleje i bajka z tych jajek, to prawie, że nie schodzi, idzie sobie w drugi kąt budki się załatwić, to w zasadzie jedną garścią to wybiorę i ma czyściutko. Ta to bardzo ładnie zdaje egzamin, tylko znowu jak się to wszystko wylęgnie, też trzeba będzie gdzieś to zapakować. No i tak właśnie myślałem, może też do tamtej budki po gęsiach i kaczkach. Jakbym tej gęsi tam nie przesadzał, tylko nie wiem, czy ona chce siedzieć, czy nie chce. No, siedziała już ładnie pół dnia, to przyszedł ten kaczor z bereźnik jurny, chciał na nią siadać i o, i uciekła stamtąd. Teraz nie wiem, rano chciała posiedzieć, to ta kura ją przeganiała i tak w kółko. Jakby tak dłużej posiedziała, z pół dnia, to ją zabiorę z tymi jajkami, gdzieś przesadzę, żeby miała spokój. Paczka od pani Doroty przyszła, już wam pokazuję, co tutaj mamy pięknego. Jest trochę koszulek. Kogo my tu mamy? Kogucika. Wygląda mi na bocianka. Mi tu wszystkie koguciki wyglądają na bocianka. Tutaj mamy z Edziem koszulkę. Kolejna, kto jest na kolejnym? Znowu Edziu na koszulce. Oj, tutaj mamy z motorami koszulki też. Haftowane wszystko, pięknie to robi pani Dorota. Tutaj wam wrzucam adres mail do pani Doroty. Jak ktoś by chciał sobie coś zamówić, to niech tam śmiało pisze. O, tutaj mamy łobuza. Kurczę, koszulka z łobuzem. No to w takiej koszulce chodzić, to ciężko go będzie na rosół przerobić, no. Łobuz zyskuje dodatkowe dni życia z takimi akcjami. Tutaj kolejny Edziu. Na pewno parę koszulek będzie do rozdania.
To jeszcze nie wszystkie. O, kolejna koszulka z motocyklami. I kolejna. Tato, jak WS-ka wygląda. O, WS-kę mieć byłoby fajnie, ale teraz WS-ki to są mega drogie. Kiedyś pamiętam, to je się zahandlowało za te, wiecie, takie na Pegasusa za grę. To WS-kę można było kupić. A teraz to WS-ka, to jak dobry samochód kosztuje. Bardzo dziękuję pani Dorocie. Tutaj macie link. Jeszcze wrzucę link oczywiście w opisie, jak ktoś jest chętny, żeby coś sobie zamówić haftowanego od pani Doroty, albo czy pościel, czy różne rzeczy, bo pani Dorota i pięknie maluje. Bardzo dużo takich rękodzieł robi. Jak ktoś byłby chętny, niech tam śmiało pisze. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Kwoki przełożone póki co dobrze siedzą. Mam nadzieję, że tak będzie. Wszystko okaże się tak naprawdę po dobie. Jeżeli dobę przesiedzą, to już będą siedziały aż do wyklucia. I na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutro na 7 rano. Na razie, cześć!